szóstym rozdziale jest napisane: nie masz ujścia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Zawsze kiedy czytałem ten fragment, to wyobrażałem sobie Jezusa, który stawia siebie w miejscu mistrza i mówi: bierzcie ze mnie przykład, a będziecie jak ja. A całkiem niedawno zobaczyłem ten cały kontekst. Tutaj jest wcześniej tak napisane: czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obydwa nie wpadną w dół? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. I dalej jest informacja o tym, że widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki we własnym nie dostrzegasz. I to jest w ogóle ciekawe miejsce, bo okazuje się, że ten fragment, on wcale nie mówi o tym, że my mamy przyglądać się na Jezusa i brać z Niego przykład, bo on nie ten fragment o tym mówi. Ten fragment pokazuje pewną bardzo ważną duchową zasadę. Nie masz ucznia nad mistrza. Krótko powiedziawszy, takiego mistrza, jakiego sobie gdzieś odnajdujesz, takie wydajesz owoce. Czyli jeżeli ty sobie znajdujesz złego mistrza, to ty wydasz zły owoc, bo nie ma ucznia nad mistrza. I dalej jest napisane, że każde drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbiera się z cierni fika, ani winogron z głogu. Wiecie, bardzo ważną rzeczą jest to, na czym my się skupiamy w życiu. Co jest naszym mistrzem, co się staje naszym wzorem do naśladowania. Jeżeli dostrzegasz negatywne rzeczy, jesteś skupiony na negatywnych rzeczach, to jest twój mistrz i taki owoc wydasz. To jest twój mistrz. Będziesz widział negatywne rzeczy, tylko i wyłącznie negatywne rzeczy. Jeżeli jesteś skupiony na jakimś bólu, tak? I to będziesz dostrzegał ból w różnych miejscach. I to wcale nie będzie ból ku temu, aby ratować człowieka, tylko to będzie ból, który będzie też tobie stwarzał ból. Rozumiesz? Jeżeli czujesz się zraniony i chcesz się na kimś zemścić. Rozumiesz? To jest twój mistrz. Masz jakiegoś mistrza. Depresja może być mistrzem. Rozumiesz? Każda rana może być mistrzem. Cokolwiek. Twoja porażka może być mistrzem. Kompleksy mogą być mistrzem. Nie masz ucznia nad mistrza. Jeżeli w twoim życiu istnieje coś lub ktoś, co w jakimkolwiek stopniu cię uczy, czyli jesteś na tym skupiony, to patrz, jakie te owoce tego wydajesz. Patrz, jaki wydajesz owoc. Czy to, co robisz, przynosi dobry owoc, czy nie przynosi dobrego owocu. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Jeżeli w twoim życiu coś nie przynosi dobrego owocu, to nie nazywaj tego sukcesem i nie mów, że źródło tego jest dobre. Ludzie do mnie często mówią: ja patrzę na Jezusa w tej dziedzinie. Ja mówię, to byś wydał owoc Jezusa w tej dziedzinie. To bardzo proste. Ktoś jest smutny, ktoś jest załamany czymś i on do mnie mówi, że on w tej sprawie patrzy na Jezusa. Ja mówię, widziałeś Jezusa załamanego raz w życiu? Raz, powiedz mi. Trzy razy w życiu widziałeś. Ktoś jest w jakiejś formie buntu i mówi: ja to wziąłem od Pana, bo ta sprawa jest taka czy inna, nie? Ja mówię, przecież to jest nieprawda. Przecież to jest w ogóle nieprawda. Chcę, żebyś nie nazywał dobra złem, a zła dobrem. Chcę, żebyś nie mówił, że coś jest dobre, że to cię dobrze uczy, że to cię dobrze poucza, a owoc jest zły. Nie nazywaj tego w ten sposób. Nie mów,
że to Duch Święty do czegoś cię pociąga, jeśli nie widzisz efektów Ducha Świętego. Bo to nie jest Duch Święty. No nie mów takich rzeczy nigdy. To Duch Święty. Ja mówię, zbadaj charakter Ducha Świętego. Zobacz, jaki jest Duch Święty. Tak? Czy on jest złośliwy? Nie? Chamski, smutny, załamany, skupiony na sobie. Nie jest taki Duch Święty. Bo to jest Duch Święty. Duch Święty. Chcę, żebyście zrozumieli, że nie ma ucznia nadmistrza. Ale będzie przygotowany należycie każdy, kto jest jakiego mistrza. Należycie, czyli dobrze lub źle, zależy jakiego się ma mistrza. Rozumiesz? Jak jakaś patologia jest mistrzem w twoim życiu, to cię bardzo dobrze przygotuje do tego, żebyś był poszerzeniem tej patologii. O! Bardzo dobrze cię przygotuje. Bo nie ma ucznia nadmistrza. Jak się będziesz dzisiaj modlił, powiedz, Panie Boże, ja rezygnuję z wszelkiego rodzaju przyzwyczajeń, które nie prowadzą mojego życia do zwycięstwa. Ja się w ogóle nie zgadzam. I to jest w ogóle nieważne, ile ty z Bogiem chodzisz. Nie ma żadnego znaczenia. I jak bardzo jesteś skoncentrowany na tym, co do tej pory osiągnąłeś. Jeżeli to nie przynosi należytych efektów, to znaczy, że to jest patologia. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że nie ma ucznia nadmistrza. Że Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem, który kieruje nas w miejsce prawdy. Ojcze, Ty powiedziałeś, że każde drzewo wydaje owoc według swojego rodzaju. Ojcze, ja modlę się teraz, aby Twój Święty Duch oświecał każdego z nas, abyśmy widzieli realny owoc. Realny owoc. Realny owoc. Duchu Święty, to Ty jesteś naszym mistrzem. Nasze oczy są przekierowywane na Ciebie teraz. Na Ciebie, Święty Duch. Potężny Święty Duch. Potężny Mistrzu nasz. Ty, który jesteś światłem ostatecznym. Ty, który jesteś słowem prawdy. Ty, który jesteś życiem. Maka, guru, loka, tasa, maka, jara, laka, rala, maka, kamar. Rema, rene, glorie, rene, pride, rene, chore, rale. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Święty Duchu. Mistrzu nasz. Jesteśmy uczniami Twoimi. Uczniami Twoimi. Twoimi. Mistrzu.
wrócą dzisiaj jak lew przeciwko wszelkiej cielesności w twoim życiu. Podnieś swoje ręce do Boga, módl się teraz.
Yeah.
to ten duch nie pozwala się rozwijać. To on podcina nogi. Ojcze, ja w imieniu Jezusa biorę w tej chwili autorytet nad czarami. Czary nie władacie nad nim w imieniu Jezusa. Ja teraz mówię do ciebie, duchu czarów, opuszczaj jego ciało w imieniu Jezusa z naturalnym oddechem. Wąt! To dziecko Boże, to świadek Jezusa, to świadek Jezusa. Szokoro masa, to rogoso. Era masz szokoro rogoso, to rogoso. Szokoro masa, to rogoso. Cokolwiek wpływa do niego, ja to rozwalam w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Szokoro masa, to rogoso. Era szokoro rogoso, to rogoso, to rogoso. Możesz być pod wpływem, jak również możesz być nośnikiem tego ducha. Można być pod wpływem ducha, czarów i manipulacji i można być nośnikiem takiego ducha. W imieniu Jezusa biorę autorytet nad duchem czarów i manipulacji. Wąt z jej życia w imieniu Jezusa. Wąt z jej życia w imieniu Jezusa. Wąt z jej życia w imieniu Jezusa. Nie będziesz kontrolował jej życia w imieniu Jezusa. Obnażam twoje działanie. Rozbrajam cię w tej chwili przez moc imienia Jezusa, przez krew Jezusa. Obnażam twoje działanie. Rozbaram wszystkie twoje dzieła w życiu. Ja mówię wolność i swoboda. Wolność i swoboda. Namaszczenie świętego ducha. Namaszczenie świętego ducha. Namaszczenie świętego ducha. Szczególnie na zawsze. Ojcze, w imieniu Jezusa biorę autorytet. Jesus,
Nie pozwól,
na to sobie, aby być kanałem. Jesteś sobą i to jest największe. Jesteś sobą. Jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Nie można więcej. Nie trzeba manipulować. Nie trzeba sobie układać ludzi. Nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać. Można żyć bez lęku na tej ziemi. A to dobra, ta sam. Bo Chrystus jest w tobie. Bo jesteś jak Chrystus. Nie trzeba ci wyniki. Zrozum to, zrozum. Niczego ci nie brakuje. Niczego. Niczego nie musisz udowodnić też. Twoimi talentami,
jesteś zupełnie poddany. Wtedy dotykaj Boga, proszę dotykaj Boga, dotykaj Go. Cudowny Święty Duchu, który jesteś w nas, który działasz przez nas. Który uczyniłeś nas większymi od aniołów. Jezus, jeszcze jej życie w Jezusie, tak jak w Jezusie.
Thank you.
zobaczyć. W imieniu Jezusa panujesz. Pamiętaj o tym, w imieniu Jezusa panujesz. Jesteś Panem życia w imieniu Jezusa. Panem życia w imieniu Jezusa. Powiedz, że wydasz owoc. Że dobiegniesz do końca. Wydasz owoc. Przyprowadzisz ludzi do Jezusa. Mów teraz do swojego życia tak, jak wierzysz. Prorokuj teraz z tego miejsca do swojego życia. Mów na temat swojego życia. Nie ściemniaj, ale mów tak, jak widzisz. Jeśli cokolwiek potrzebuje umożliwienia, to udrażniaj teraz te dziedziny życia. Zapraszaj na Ducha Świętego. Duch Święty, on ma szczerze pierwsza klasa. On jest jak świder. Nie ma takiej bramy. Rozumiesz, przez które Duch Święty się nie przebije. Jeśli tylko powiesz niemu tak. Prorokuj teraz do swojego życia. Do każdej dziedziny, która leży. Każda dziedzina twojego życia, która leży, która jest w opłakanym stanie i tak naprawdę nie przynosi świadectwa Jezusowi, to prorokuj teraz do tej dziedziny. Prorokuj. Nie wycofuj się. Pamiętaj, słowem zostało stworzone niebo i ziemia. I słowem masz stwarzać kolejne rzeczy w swoim życiu. Buduj swój dom. Buduj swojego wewnętrznego człowieka. Buduj. Mów teraz. Nie będę się wycofywać. Nie będę poddawać się strachowi. Bierz autorytet i zmieniaj się. Masz moc do tego, aby się zmieniać. Ojcze, my mówimy dojrzałość. My mówimy dojrzałość do każdej duszy. My mówimy, że każdy dorasta. Dorastamy wszyscy do wymiarów Chrystusowych. Dorastamy wszyscy w imieniu Jezusa. Podążam za Tobą.
Wiecie, że w tej dziedzinie mąż i żona bardzo ważną rzeczą jest to, aby to mąż był łowcą, a kobieta ma czerpać z dóbr, które złowi mężczyzna. Nie wolno tych ról zamieniać. Pamiętam, jak odwiedziłam kiedyś mojego męża w więzieniu. Zadałam mu takie pytanie. Chciałbyś, żebym jaka była? On do mnie powiedział, żebyś miała cichego i zachęcającego ducha. Wiecie, dlaczego dzisiaj wiele rzeczy się odwraca? Że kobiety są wywrzasłe? Dlatego, że mężczyźni nie wchodzą w swoje buty. Kobiety poszły na łowy. Wzięły do ręki łuk, wzięły strzałę, a to nie ma kobiet. To mężczyzna ma wziąć do ręki łuk, a kobieta ma jeść z tego, co mężczyzna przyniesie do domu. Nie wolno tego zamieniać, nie wolno tych rzeczy zamieniać. To nie jest Boży porządek. Boży porządek jest taki, że to mężczyzna trzyma w ręku łuk. To mnie kiedyś bardzo dotknęło, jak Artur do mnie powiedział, masz mieć cichego i zachęcającego ducha. Często się śmiejemy, jak leżymy w łóżku. Ja mówię, ty się do mnie tylko nie odwracaj, ja do ciebie mogę. To ty masz mnie zdobywać, a nie ja ciebie. Rozumiecie? To są Boże prawidła. Ty się nie odwracaj, ja się mogę odwrócić. Ty masz mnie zdobywać. Ja jestem ta, która chce być zdobywana. A w twoją naturę jest wpisane bycie zdobywcą. To królowie, to kapłani, to nasi prorocy. Jeśli jesteś mężczyzną, czy mężem, czy przyszłym mężem, podnieś ręce swoje do góry i módl się teraz. Powiedz, Ojcze, dziękuję Tobie, że powołałeś mnie na króla, kapłana i proroka. Ogłaszaj zdrowie nad swoim życiem. Nie jesteś popierdółką, jesteś namaszczony świętym duchem. Ten sam duch, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w tobie. On chce przez ciebie działać. On chce działać przez ciebie na różne sfery, na politykę. Rozumiesz? Masz iść i mówić do tego narodu o prawidłach Bożych. Nie wycofuj się. Masz iść i masz głosić do tego narodu, jakie są Boże prawidła. Nie wycofuj się. Jest napisane, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. Szukaj Króla, szukaj Króla, szukaj Króla, a Król ci odpowie na każde pytanie. Ojcze, modlimy się o facetów w Kościele. Dziękujemy Tobie, że oni decydują. Dziękujemy Ci za ich męskość. Dziękujemy Ci, że są mężni jak Jozue. Bóg powiedział do Jozuego, gdziekolwiek postawisz swoją nogę, tam ja będę razem z tobą. Ale w Jozuem nie mieszkał Duch Święty. W tamtym czasie Duch Święty oddziaływał na ludzi z zewnątrz. A my jesteśmy w lepszym przymierzu. My jesteśmy w tym przymierzu, w którym Duch Święty mieszka w nas. Jesteś bardziej, jesteś w lepszej sytuacji niż Jozue. Rozumiecie? Bo Duch Święty mieszka w tobie. Poddawaj się Duchowi Świętemu. Ojcze, my mówimy przełom. Przełom Świętego Ducha. Przełom w życiu mężczyzn w imieniu Jezusa. Niech zdobywają. Niech zdobywają. Szakumere. Uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Szanujemy Twoje słowo. Twoje słowo jest dla nas ważne. My szanujemy porządek z nieba. Yeah.
synowie Judy przystąpili do Jozuego i Kaleb rzekł: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, odnośnie mnie i Ciebie. Jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy była moja siła. Taka jest i teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. On miał 80 lat. Miał 80 lat. I poszedł na największe wyzwanie Kanaanu. Zdobył Hebron. On zdobył Hebron w wieku 80 lat. On zdobył Hebron. Nie czekaj. Tylko przyjdź do Boga i powiedz: daj mi te góry. Jestem silniejszy niż na początku mojego nawrócenia. Jestem mocniejszy niż w dniu, kiedy byłem wypełniony Duchem Świętym. Jestem dalej. Daj mi te góry! Daj mi te góry! On miał 80 lat. 80 lat. On był gotów poświęcić wszystko. Kiedy Jozue powiedział: idź, to on najpierw wziął swoją córkę, stanął przed grupą ludzi, która była z nim, i powiedział tak: kto poprowadzi wojska na Hebron, ten dostanie ją za żonę. To mój największy skarb. Rozumiecie? Chcę, żebyście rozumieli te rzeczy, żebyście ich widzieli. Oglądajcie te rzeczy w duchu. Powiedz się do Boga: daj mi te góry. Wchodzę w to. Ja w to wchodzę. Nieważne, jaka to jest cena, jakie to ma znaczenie. Czego się boisz? Weź tu coś i powiedz: Panie Boże, jestem gotów płacić cenę. Moje małżeństwo, moja żona, mój mąż, moje dzieci. Płacę cenę. Daj mi te góry, jestem tak mocny, Panie. Ja to wiem.
żebyś był ostrożny. Nic. Słuchaj go. To głos mędrca. To mędrzec do ciebie mówi. Później, jak się uznaje siebie za lwa,
to się zaczyna ryczeć przez wiarę. A ryczysz przez wiarę. Nie mówisz, czekam, aż Pan mnie poprowadzi do ryczenia. A ryczysz przez wiarę. Nie przez uczucia. Głosisz przez wiarę. Nie przez uczucia. Uzdrawiasz przez wiarę. Nie przez uczucia. Budujesz biznes przez wiarę. Nie przez uczucia. Stajesz się mężny i cielny przez wiarę, nie przez uczucia. Przestajesz pić przez wiarę. Śpać. Być religijnym człowiekiem. Przez wiarę, nie przez uczucia. Zobacz, co się w tobie rodzi. Co on do ciebie mówi teraz? Co on do ciebie mówi? Kto ty jesteś teraz? Proszę. Kim jesteś? Zobacz, co masz w duchu. To może być niezgodne z twoimi uczuciami. Co to ma za znaczenie, jakie ty masz uczucia? Lew, który się wychował wśród myszy, ma uczucia myszy. Kiedy przychodzi świnia, to lew wychowany wśród myszy chowa się pod miotłą, bo myśli, że jest myszą. A świnia stoi przy nim i go straszy. Tak się zachowuje wielu chrześcijan. On mówi do ciebie teraz. Mówi. Mówi do ciebie. Może mówi, że jesteś mądry. A to mi się wydawało całe życie, że głupeczek taki jesteś. Że nie masz nic do powiedzenia temu światu. A on mówi też jak do mędrca. No i co teraz? Co teraz? Zaczniesz udawać mędrca? Nie, ty jesteś mędrca. Thank you.
prawdę o sobie. I widzisz, że jesteś takim lwem, który się wychowywał wśród myszy i nabrałeś takich manier myszy, albo udawałeś lwa, manipulując wszystkimi dookoła. I chcesz teraz złamać to, postawić kropkę na deal. To przyjdź i zaprezentuj tego lwa. Chodź tutaj do mnie. Kto chce to zrobić? To jest takim lwem wychowanym wśród myszy. Kręciłeś albo zachowałeś się jak mysz. Przyjdź. Zachowaj się jak lew. Przyjdź tutaj. Niech diabeł zobaczy, że jesteś tym lwem. Tak, ty masz na imię. Chrystian, tak? Chrystian lew z pokolenia Judy. Jak ryczy lew? Lew z pokolenia Judy. Wychowany wśród myszy. Ale wie, kim jest. Wie, kim jest. Diabeł się boi tego. On się boi Kalebów dzisiejszych czasów. On się boi. Rozumiesz to? On się boi Kalebów dzisiejszych czasów. Duchu się, potężny duchu prawdy. Wypełniaj się do głębi, do końca. Do końca. Yeah.
wyzwalamy to namaszczenie do budowy nad kościołem w imieniu Jezus. Namaszczenie do budowy.